Czy przed tą sytuacją, przed 24 lutego, ktoś od wojewody, może sama pani wojewoda, kontaktowała się z panem, czy też z zarządzaniem kryzysowym w mieście? Czy były jakieś spotkania poświęcone temu, co może się wydarzyć za chwilę na Ukrainie? Nie, nie było takich przygotowań. Pierwsze spotkanie miało miejsce, można powiedzieć, w dniu agresji. Jeżeli chodzi o spotkanie pani wojewody z samorządami, to takie pierwsze spotkanie miało właśnie miejsce w dniu agresji Rosji na Ukrainę i wtedy jakby pani wojewoda została zobowiązana do utworzenia tych tak zwanych punktów recepcyjnych w punktach, które w miejscowościach, w których znajdują się granice, przejścia graniczne z Ukrainą, również w Przemyślu i również w podprzemyskiej Medyce takie punkty zostały utworzone. My jako samorząd żeśmy się w to po prostu zaangażowali, no, już jakby z naszej inicjatywy takiej oddolnej. I dzisiaj może pan powiedzieć, że wszystko w koordynacji z wojewodą, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych działa poprawnie? Czy są miejsca, które trzeba jeszcze dopracować, czy czegoś brakuje? Innymi słowy, czego dzisiaj potrzebuje Przemyśl, czego dzisiaj potrzebuje prezydent Przemyśla i jego urzędnicy do tego, żeby sprawnie koordynować akcję ewakuacji ludzi z Ukrainy? No bo jak wszyscy widzimy, to nie potrwa ani tydzień, ani dwa, ale prawdopodobnie jeszcze kolejne miesiące. Panie redaktorze, to bardzo mocno bym skłamał, gdybym powiedział, że wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, że wszystko zawsze się układa, ale absolutnie nie zrzucam tego na jakiś karb niechęci czy jakby braku chęci współpracy. Nie, to jest sytuacja nowa dla nas wszystkich. My wszyscy tej sytuacji się uczymy. Zarówno pewnie my, jak i służby wojewody, jak i pewnie służby rządowe, ale też policja, czy straż pożarna, czy wszystkie te służby popełniają błędy. Najważniejsze, żeby wyciągać z nich wnioski i żeby jak najbardziej starać się współpracować, bo to nie jest tak, że my jako samorząd staniemy z boku i osobom, nie wiem, kobietom i dzieciom na granicy powiemy: nie, słuchajcie, to nie nasza sprawa, to sprawa wojewody, także jak chcecie gorącą herbatę czy kawę, czy jak chcecie dach nad głową na parę godzin, to kontaktujcie się z wojewodą. Nie, to absolutnie nie tak. My wzięliśmy na siebie pewien odcinek działalności, który staramy się realizować jak najlepiej, natomiast faktem jest to, że kontaktujemy się i z wojewodą, kontaktujemy się i ze służbami rządowymi, i o tę pomoc, którą prosiliśmy do tej pory, no można powiedzieć, że praktycznie taką otrzymywaliśmy. Nie prosimy o wiele, prosimy o jakieś tam minimalne rzeczy i w tej chwili można powiedzieć, że taka pomoc jest nam udzielana. Natomiast mamy świadomość tego, że za chwilę przed nami zupełnie inne zadania, już nie takie zadania dotyczące tylko szybkiego transferu ludzi w głąb Polski do innych miast czy do innych państw, ale przede wszystkim opieka nad tymi wszystkimi uchodźcami, którzy u nas zostaną na dłużej, również w mieście Przemyślu. Dlatego no tutaj duże wyzwanie na pewno do rządu, to rząd musi zaplanować pewne rozwiązania, które będą służyły wszystkim samorządom. No ja myślę, że ze strony samorządu będzie duża wola i chęć współpracy, żeby właśnie wspólnie z rządem ten kryzys, tą sytuację kryzysową rozwiązać. Ja mogę powiedzieć, że my jako Przemyśl z pewnością przyjmiemy tak dużo uchodźców z Ukrainy, jak się da. Będziemy starali się tutaj współpracować i z rządem, i ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, również z całego świata, które w tej chwili już są tutaj i rozmawiają z nami, żeby właśnie temu dalszemu rozwojowi tego kryzysu no, w jakiś sposób zapobiec, albo żeby jeszcze w lepszym stopniu ten kryzys ogarniać.